Dzień dobry Państwu. Bardzo dużo błędów z naszej strony, szczególnie w pierwszej połowie. Myślę, że zakrzyćmy sobie tą bramkę drugą sami, to na pewno był to bardzo trudny moment dla nas. Miałem nadzieję, że po tej pierwszej bramce drużyna zaczyna stwarzać sytuację, coś się pozytywnego dzieje, przytrafił się ten błąd. Na pewno to nas mocno spięło. Zciągaliśmy od początku bardzo nerwowo i nie wiem dlaczego aż tak nerwowo, bo sami stworzyliśmy Górnikowi tych sytuacji dużo i próbowaliśmy to zmienić w przerwie, ale dzisiaj od najstarszych zawodników do najmłodszych wiem się, że te po prostu błędy, niektórych tych błędów cała masa i dlatego tak to wyglądało. Na pewno z sytuacji, które też stworzyliśmy, bo na pewno za to zespół też mogę gdzieś tam powiedzieć, że to był jakiś plus, ale nic dzisiaj nie mogliśmy strzelić, nic tam nie chciało tutaj wpaść do bramki. Liczyliśmy na tą bramkę taką kontaktową, która by mogła coś zmienić. No, nie udało się, pracujemy dalej, nie załamujemy gronki, my ile roboty przed nami. Na pewno był to kolejny ciężki mecz przed nami, trzeci rzędu u siebie. Na pewno liczyliśmy po raz kolejny, że będziemy 3 punkty i podchodziliśmy do tego spotkania tak jak przed poprzednim. Tym razem nie udało się, na pewno Górnik za łatwo strzelał na te bramki. Za każdym razem, kiedy stwarzaliśmy sobie jakieś sytuacje, mogliśmy strzelić tą bramkę kontaktową, chociaż Górnik wyprowadzał kolejną kontę, czy strzelał na kolejną bramkę, na pewno ciężko było podnieść się, na pewno w przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy walczyć do końca, tak było. Mamy teraz na pewno dużo czasu na przemyślenie, przeanalizowanie tego meczu i na pewno będziemy podchodzić do następnego spotkania z jeszcze większą motywacją. Może dobrze, że tak się stało, że będzie na to zimnie Bereśnic i na pewno będziemy chcieli wciągnąć jak najwięcej wniosków po analizie i dobrze przepracować ten czas, jaki teraz będziemy mieli i myślę, że od następnego spotkania powinno być dużo lepiej. Ja chciałem spytać pana trenera o formę Macieja Mielcarza, bo taki mam wrażenie, nie jak inni, że co leci na bramkę, widzę, na to wpada. Jak pan ocenia jego grę dzisiaj na przykład? Pewno przeanalizujemy to spotkanie i wtedy na spokojnie wyciągniemy oceny i powiemy o tym, no bo pewnie no, przytrafiały się, tak jak powiedziałem, wszystkim, niektórym za dużo i stąd no, to się nakładało. Ta nerwowość się wkradała między innymi przez to, że nikt nie potrafił tego meczu uspokoić. Ja myślę, że nie było aż takiego powodu, żeby tak nerwowo grać i widzieliśmy się, że w tyłach tych błędów popełniliśmy bardzo dużo. Bardzo nas cieszą 3 punkty, tym bardziej, że prawie 10-letnia seria bez zwycięstwa Górnika już trochę była zbyt długa, dlatego trzeba było przerwać tę pasę. Spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu. Szanujemy przeciwnika i tak też to wyglądało. Zdobyte bramki ułożyły nam grę i praktycznie można powiedzieć od pierwszej minuty narzuciliśmy swój styl gry. Widzę z drużyną dobrze zorganizowaną, jeżeli chodzi o rozegranie piłki, również w grze defensywnej. Natomiast my szukaliśmy różnych sposobów do tego, żeby tą obronę rozmontować. I tak też się to wydarzyło do przerwy, zarówno po akcjach, które umożliwiały wyjście na pozycję, jak i również grę wysokim pressingiem. Gra wysokim pressingiem również przynosi efekty bramkowe, jak sami widzieliśmy. I myślę, że ten wysiłek, który zawodnicy włożyli w dzisiejszy mecz, bardzo się opłacił. Druga połowa, pieczątka, która pozwoliła nam już spokojnie doprowadzić do tego, że te 3 punkty stały się bardzo realne. Brawa dla zawodników właśnie za tą konsekwencję, za upór. Ten mecz nie był lekki, łatwy i przyjemny. Zawodnicy doskonale o tym wiedzą. Wiele zdrowia zostawili i myślę, że właśnie za to należą mu się pochwały. A co do już poprawy jakości na naszej gry, to oczywiście będziemy myśleć, jak to zrobić, jak to poprawić, żeby w następnym meczu ta gra wyglądała nasza jeszcze lepiej. Dziękuję.